serdecznie w programie Gość Tygodnia, a dzisiaj gościmy Alicję Tchórz, zawodniczkę klubu MKP Słowianka Gorzów Wielkopolski i jednocześnie oczywiście rodowitą Kaliszankę. Witam serdecznie. Cztery indywidualne medale Mistrzostw Polski, w tym trzy złote, można uznać za Twój największy jak na razie w karierze sukces, czy też jeszcze inne osiągnięcia cenisz sobie jeszcze wyżej? No, jestem z tych wyników bardzo zadowolona, ale wydaje mi się, że rezultaty i zawody na długim basenie mają takie większe znaczenie, czy te półfinał na Mistrzostwach Świata też był dla mnie ogromnie ważny. Za kilka dni wystartujesz w bardzo ważnej imprezie w Mistrzostwach Europy w Stambule. Na jakich dystansach będziesz startowała i jaki stawiasz sobie cel nadrzędny właśnie na tę imprezę? No, będę startowała na 50, 100 i 200 grzbietem. Taki cel, no to oczywiście, żeby pobić życiówki, no a co za tym idzie, może wystartować w jakimś półfinale. No, finał to takie spełnienie marzeń, ale to na razie jeszcze bardzo, bardzo może daleka przyszłość. A jak forma przed Mistrzostwami Europy? Znaczy akurat Polska miała takie dziwne ułożenie, że tak dwa tygodnie przed Mistrzostwami Europy mieliśmy Mistrzostwa Polski, tak jakby dwa szczyty formy w tak krótkim czasie, to jest trudno uzyskać, no ale mam teraz takie przetrzymanie i mam nadzieję, że jeszcze wszystko wyjdzie tak jak powinno. Od roku trenujesz w Gorzowie Wielkopolskim, no nie ma się co oszukiwać, w Kaliszu niestety nie ma warunków na profesjonalne przygotowanie do tak wielkich imprez. Czy jeśli to by się zmieniło, czy wróciłabyś do Grodu nad Prosną i czy ewentualnie myślisz może o szlifowaniu swoich umiejętności i formy za granicą? No ja teraz będę musiała wybrać jakiś kierunek studiów i jakieś miasto. Jeszcze nie jestem do końca zdecydowana, gdzie będę studiować. No warunki w Kaliszu są ciężkie, nie ma nawet klasy sportowej żadnej i to jest bardzo trudno pogodzić takie życie normalne z treningiem. No właśnie, jak sobie z tym radzisz, żeby pogodzić jednak wymogi treningowe? Bo na pewno treningi masz bardzo ciężkie z nauką, bo to jest taki odwieczny problem dla sportowców. No w Gorzowie mamy takie udogodnienie, że nie musimy wstawać aż tak wcześnie, jakby to miało miejsce w Kaliszu, gdyż lekcje nam się zaczynają dopiero o 9:30, także na basenie jesteśmy na 7:00. No mało czasu się ma dla siebie, no ale jak już od dawna tak godzę to i się staram dobrze też uczyć, bo wiem, że to mi się przyda w przyszłości. Jak wyglądają przygotowania do imprezy właśnie rangi mistrzowskiej? Na pewno kosztuje Cię to sporo wyrzeczeń. No takie przygotowania to tak trwają tak albo 8 tygodni, albo 6 tygodni. No i są takie etapy jak bezpośrednie przygotowanie przed startem, takie cięższe treningi. Jakiś tydzień przed najważniejszą imprezą schodzimy z kilometrażu, robimy taką szybkość, świeżość, żeby właśnie być dynamicznym na starcie. Teraz może takie pytanie szczegółowe. Jak wygląda żywienie właśnie w sporcie, jeżeli chodzi o takie przygotowanie do imprez rangi mistrzowskiej? Na pewno też korzystacie z suplementacji. Jakbyś mogła przybliżyć tajniki naszym widzom właśnie? Ja do tej pory w ogóle tak jakby się tym nie przejmowałam, jadłam to co chciałam. I dopiero teraz zaczęliśmy mieć takie różne dokształcenie na temat żywienia, co powinniśmy jeść, jak te wszystkie odżywki, które dostawaliśmy zawsze, używać, a których tak w sumie nie używałam. Dopiero z tym tak jakby raczkuję, także nie jestem w stanie za dużo o tym powiedzieć. W karierze kilkakrotnie już udało Ci się pokonać Otylię Jędrzejczak. Jakie uczucie jest, gdy w tak młodym wieku pokonuje się wielokrotną mistrzynię olimpijską? No, Otylia teraz miała po prostu taką przerwę po olimpiadzie. No, oczywiście, że się cieszę, że jestem przed nią, ale myślę, że to nie jest tak ważne jak na przykład osiągnięcie lepszego wyniku od swojego rekordu życiowego czy rekordu Polski pokonanego. Jakie są Twoje największe marzenia związane z pływaniem? Igrzyska olimpijskie? No oczywiście, że Igrzyska Olimpijskie są takim spełnieniem marzenia, już jakiś finał czy półfinał na takiej imprezie, to jest marzenie chyba każdego sportowca.
Wcześniej wspomnieliśmy o tym, jak wiele czasu wymagane jest przez właśnie taki intensywny trening sportowy. Czy znajdujesz czas, żeby spotkać się ze znajomymi, wyjść gdzieś do pubu? Jest bardzo mało czasu na takie przyjemności, no ale zdarza się, że pójdziemy do kina, czy po jakiejś ważnej imprezie, chociażby tak się spotkamy w gronie przyjaciół i się pogadamy. Na pewno wiele zawdzięczasz trenerowi Siemianowskiemu, który był współtwórcą Twoich pierwszych sukcesów. Czy mimo tego, że trenujesz obecnie z dala od Kalisza, nadal możesz liczyć na rady właśnie od trenera Siemianowskiego? Myślę, że tak. Jesteśmy cały czas w kontakcie i w dobrych stosunkach, także jak tu przyjeżdżam, jest na basenie, raz pomoże mi przeprowadzić trening. No myślę, że co jeszcze tam wszystko. Zwiedziłaś już, można powiedzieć, niezliczoną ilość basenów. Czy jednak ten nasz kameralny kaliski basen Delfin ma taką charakterystyczną, magiczną aurę i chętnie do niego wracasz? Zawsze tam spędziłam, można powiedzieć, pół swojego życia i mam tylko do niego taki sentyment, można powiedzieć, bo jeśli chodzi o basen jako o basen w porównaniu do innych, to nie jest zbyt nadzwyczajnym obiektem. Cały czas toczy się spór o kontrowersyjne stroje dla pływaków, które ponoć pomagają uzyskiwać lepsze czasy. Czy Ty miałaś okazję przetestować właśnie te stroje? Tak, pływałam w tego rodzaju strojach. Pływałam w arenie X-Glide. To pomaga bardzo mentalnie pływakom, że tak myślą sobie, założyłem dobry strój, no to wynik przyjdzie. I no bo jednak bardzo dużo zależy od psychiki przed startem. Tak się czuje się człowiek pewniej. Na pewno kilka setnych, może nawet sekundę na 200 metrów on odejmuje, bo pod wodą są te mniejsze opory. No to jest logiczne, że jak się płynie na przykład, nie wiem, w jeansach, to jest ciężej niż bez jeansów, nie? Dokładnie. W sporcie bardzo dużą rolę odgrywa psychika sportowca. Czy kadrowiczki korzystają właśnie z pomocy psychologów sportowych? Znaczy, nie mamy na razie takiego psychologa sportowego. No, jakoś musimy sobie radzić samemu. Czego możemy życzyć Alicji Tchórz w kontekście zbliżającego się 2010 roku? No myślę, że najważniejsze to, żeby się cały czas poprawiać i iść do przodu, bo wtedy się ma taką motywację do dalszego treningu, do dalszych startów. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dzisiejszym gościem tygodnia była Alicja Tchórz, reprezentantka Polski, a także zawodniczka klubu MKP Słowianka Gorzów Wielkopolski. Serdecznie.